Hej, witam was moi kochani w kolejnym odcineczku z Szakesów i Fudżetesów. Z codziennej naszej kartki z kalendarza z postaci niedorobionych, które są biedne, bo są głupie. Jak w starym przysłowiu, dlaczego jesteś biedny, bo jesteś głupi, dlaczego jesteś głupi, bo jesteś biedny, tak? I cię na edukację nie stać, więc takie błędne koło. I tak samo moje postacie, no są głupie, o Jezu. Ale kryształ dostał druid. Kurczę. Może se nawet jakiś upgrade zrobić dzisiaj. Może se nawet jakiś upgrade dzisiaj z szaleństwa z okazji tam czwartku. No u was piątku, u mnie czwartku. Może se zrobi jakiś upgrade. Może se zrobi jakiś upgrade. Zobaczcie ile tu upgrade będzie. Pany. Pany, ile upgrudów. No dobra, zobaczmy. 9, 10, 10, 10, 9, 6. To już na 9 hubs. No i już od razu lepiej. Wszystko ma co najmniej 9. No i nice. I żeśmy przewalili wszystkie kryształy. Zostało tam 12 tysięcy. I zło, a złomu? A złomu grubo, złomu grubo. Szukamy dwóch grajków. Do gildii zero rozmontowań, więc no koło, poproszę pieniądze i grzyby. Za deski dziękuję, za kamień dziękuję. Kryształ może też być, no ale te deski i ten kamień to tak wiesz, o 15 baniek to jest przyjemne koło, ta pota to jest przyjemne 100 tysięcy do kieszeni, czy przyjemne trudno powiedzieć. No mamy plakat, wrzuć przedmiot do magicznego kociołka 3 razy. Koło nie dało nam pasa. No jest problem z tym plakatem. Zaraz będziemy go tutaj rozstrzygać, ten problem. No, o kurczę, no te hydry jakieś strasznie krytyczne są, strasznie krytyczne. Strasznie krytykują mnie, biednego człowieka. No i wrzuciliśmy jeden pasek, bo więcej pasków nie było, no i mamy problem. Ile tam tego expa jest do wzięcia? Ile tam tego expa jest do wzięcia? 7 milionów expa to jest dużo, nie? 7 milionów expa to jest dużo. 7300 ten pasek kosztuje, czyli oddam go do wiedźmy za połowę ceny, bo standardowe jak kupicie item, to robi się cena przez 4, a wiedźma podnosi razy 2, więc można to prosto przeliczyć, że jak chcecie item do wiedźmy, bo plakat, no to będzie was to kosztowało połowę tego, co jest cena, nie? Bo ja go sprzedam za 3,5, 3,678 powiedzmy. 3,678 i może Pan Bóg da, drugi pod spodem nie da. 3,679 nawet widzicie, więc te 3 miliony 600 mnie kosztował ten pasek, żeby go kupić. No i musimy znaleźć jeszcze jeden pasek i najprawdopodobniej będzie to ten pasek. No niestety stracimy też kolejne jakieś tam, nie wiem, item. Znaczy, prawda jest też taka, moi kochani, że ten item miał służyć do kibla, jeżeli będzie na plakacie wrzuć epic do kibla też, nie? Więc czy wrzucę epic do kibla, czy wrzucę epic do kocioła i kocioła, po co do kotła, kocioła, to robię to w celach plakatowych. To robię to w celach plakatowych, muszę to zrobić, to jest 7 milionów expa, które kosztowało mnie. O, ktoś dołączył, ciekawe co, Slayboy jakiś, tak? Slayboy, welcome. Slayboy 324, zobaczymy później jak to będzie, jak to się rozłoży, na razie nie można nic powiedzieć, więc dobrze, jeszcze jedna osoba. Także gdybym miał ten item oddawać do wiedźmy, tak, do wiedźmy, w celu zrobienia plakatu, no to oddam go do kibla, w celu zrobienia plakatu wrzucę epicki przedmiot do swojego sracza. To równie dobrze mogę ten epicki przedmiot wrzucić do wiedźmy i zrobić inny plakat. Aczkolwiek dzisiaj plakat nas dużo kosztował, bo to było 3 miliony 700 i epic. No ale to jest ciągle worth it versus 7 milionów expa, które dostaliśmy. To jest ciągle worth it i to nie podlega tutaj dyskusji. 2500, 2600, 2900, 3300, 3200, 3300, 3400. No dobra, czyli tutaj już wszystko zrobione. Ataków nie mamy. Rozmontowania mamy, do kupienia nic tutaj nie mamy, dowiedźmy już nic. Masakrycznie dużo jutro rzeczy do wyrzucenia, tak tylko północ minie, to już mamy 2,5, 4,5, 6,5, 7, 9, 11,5, 14, 16, 18,5, 28,5, 31, 33, 35,5, 38.
43, 48, 53, moi drodzy, 53, 63, 73, 83, 83, 83, 88, 88, 92 i pół, czyli powiedzmy prawie 100 milionów. Prawie 100 milionów mamy jutro do Wiedźmy do wrzucenia, czyli zaczniemy dzień z 200 bańkami. Dlaczego o tym mówię? Bo oczywiście będzie Weekend Golda, więc będzie turniej trzech skoczni i każdy ten turniej trzech skoczni inaczej zacznie, bo taki W50 ma tylko 100 baniek z Wiedźmy odłożone, a taki druid na W46 ma 200 baniek, więc będzie miał troszkę łatwiej. No ale cóż, no, się kisiło. Się grosie mo, się kisiło, się teraz zarobi, nie? Jest to uczciwe. A więc będziemy robić kolejny konkurs, turniej nasz trzech skoczni. Trzy dni, trzy postacie. Weekend, trzy dni Weekendu Golda, więc trzy skocznie. Zobaczymy, kto wyląduje gdzie. No zobaczymy, po prostu zobaczymy. Dobra, to karmimy już jednak, tak? To karmimy, to też karmimy, niech mo... Szczerbaty przyjaciel. Nie, to nie szczerbaty, to jest szczerbaty przyjaciel. To jest pancerny friend. Pancerny freund. Freund albo Freud. Co nie pasuje, to wykreśl. A wrzucamy wszystko tam. Co mamy, to wrzucamy. Do setki go doprowadzimy, żeby dawał buwa w ataku wszystkim innym, nie? Staty. A później się Posejdonga dalej będzie karmić. Bez znaczenia. Dobra, dawaj tą ziemię. Żegnaj ziemię, a świat się zmienia. No nie. Nie tak, prawdziwa wersja piosenki, tylko na odcinku dla wspierających na W50, bo niestety zawiera brzydkie słowa tutaj, no nie mogę sobie na to pozwolić. Nawet wygraliśmy, no to dobrze. Nawet dobrze, jak wygraliśmy. O, Lechu 66, no przykro mi, że nie masz skillowego peta. Crocs 70, to w co ten Crocs 70? Koniksa 111. Szlauwąż 200 i żółwia nie masz? Żółwia się nie zdobyło, tak mi przykro, mój żółwiork OP, Squirrel, żółwia nie zdobył. Ja nie zdobyłem tych petów, no, zielonoświątkowo, wielkanocno, tam w ziemi dwóch i też mnie to boli, więc rozumiem bólu kolegi, że nimo żółwia, albo ja go nie zauważyłem, natomiast, no, ja wiem, co to znaczy, jak brakuje żółwia. Bo brakuje mi dwóch innych, tak? Bo brakuje mi... Nie wyrobiliśmy się na wydrzewia i krapiera i teraz będziemy rok czekać na dwa ważne pety, bo to jest 2% dla mnie. To są procenty dla mnie do inty, nie? I to dość potężne. Więc tak, to dobra, kliknijmy sobie ataki, bo tu z tymi atakami to jest dramat. Tymi atakami to jest dramat, a umaga. Mag jak nie trafi gościa rozebranego albo berserkera, który się nie denerwuje, to ma problem. No niestety ten się denerwuje. Te berserkery też czasem pomagają z tymi plakatami, bo po prostu jak on się nie denerwuje, to macie easy wina, o ciach, zabrał, nawet połowy mi nie zabrał, nie? A jak się denerwuje, to i tak przegracie, czy macie poty, czy macie poty, czy nie macie potek, i tak przegracie, jak się chłop zdenerwuje, więc to bez znaczenia, tak? A jak się nie zdenerwuje, to macie duże szanse bez potek z nim wygrać, więc no to też jest jakiś tam mały plusik, malutki. Ale plusik, malutki, ale plusik. No dobra, zapisów tu już więcej nie ma. Mamy 180 milionów, czyli słaby dzień, bo tylko 18 inty. Sprawdźmy jeszcze, czy nic do kupienia nie było. Nic, więc wbijamy te 18 inty. I idziemy na portal solo. Wczoraj nam całkiem nieźle poszedł. Zobaczmy dzisiaj. Dobry początek. 3 miliony. 11 to już jest 14. 17. 21. 34, czyli zrobiliśmy progres 3 milionów, czyli 1%. Grube te portale idą, takie powiedziałbym grube, grubaśne. 1% progresu, no ale spoko. Jest sobie nasza postka, tutaj kończy nam się nieśmiertelka, oczywiście wiemy, że to nie jest prawda, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, za 6 dni nam wejdzie następna nieśmiertelka, więc załapiemy się, będzie 16 dni. No i liczymy, że wypadnie nam jakaś skoła, czy będzie do kupienia kolejna, zobaczymy. Na razie tutaj mamy odłożone po jednej podce, no ale jutro plecak się zwolni, więc będzie cud, miód, mydełko, fa, siabadaba, da.
Chodźmy do Maga. Cześć Magu, co ty tam masz w plakat? Walcz lochach pupili 5 razy i dopiero 3 żeś powalczył. No będziesz walczył dalej, ale to za 6 minut w sumie, no to zaraz Raszce powalczysz. Oczywiście nic nie wywalczy, bo nie mamy na to szans, ale se powalczy, bo musi plakata zrobić, nie? Tam powinno być dostań łomot 5 razy w lochach. Bo to na to samo wychodzi. No ten plakat jest trochę wkurzający, jak już nie macie walk pupili, bo trzeba dziubać to 5 godzin. I jest to trochę wnerwiające. Wcześniej jak były jeszcze walki petów, to można było ładny kryształ. No to można było po prostu zrobić jeden tu i jakoś to leciało, nie? Teraz nie można. 8,5 miliona, dobry początek koła, trochę expa też w porzo. Aby nie drewno i nie kamień i będzie w porządku, nie? No to mnie trochę niepokoi, chociaż 100 tysięcy za 100 złomu, dobry item, co? To też dobre by było na jutro. Cytrynka. Jutro do rozmontowania, oj, pasek. No i widzicie, on ma pasek, a ja nie dostałem tam paska. No mamy problem. To są fajne rozmontowania na jutro. To jest mniej fajne, a jutro jest event Wiedźmy, więc ja nie chcę wyrzucać tych itemów, bo ja jutro sprzedam. Teraz jeszcze policzymy, ile to nas sprzedajemy jutro. Czapka na złodzieju, czapka gore, co to za czapka? No fajna czapka, stop. No to są fajne czapki na rozmontowanie. No może mamy tutaj jakieś miejsce w plecaku, o którym ja nie wiem. Pasek, o, elegancko. Och jak dobrze, że nam się ten pasek zmieścił. Super. My jutro tu nie poszalejemy, to będzie najbiedniejsze konto, jeśli chodzi o Wiedźmę, bo tutaj jest tylko 10, 12,5, 17,5, 22,5, 25, 30, 35, 40, 42,5, 45... 45, 50, 52,5, 62,5, 67,5, 72,5. W sumie nawet nie tak najgorzej. 72, 150 baniek nam wpadnie, czyli nie tak źle, moi drodzy. Myślałem, że dużo gorzej będzie, a mimo wszystko jest w porządku. Mimo wszystko nawet w porządku to wyszło. Czy my zabijemy tą hydrę, moi drodzy? Skillet Maciej, po prostu, bez Macieja ta gilda by się posypała, po prostu posypałaby się ta gilda bez Macieja. Nawet by nie miał kto hydry zabić. Oczywiście jajca, nie? Śmiejemy się oczywiście, nie róbmy tutaj, wiecie, sensacji. No. Na tym też polega odcinek, że Maciej się musi trochę dowartościować, że pomimo, że gra free to play, to ma teraz konto, które nawet żebrali naganiacze i spamerzy, żeby do nich dołączyć, więc już ma dość dobre konto, skoro go już zapraszają. Więc już ma dość dobre konto. Boże, dzisiejsze walki za PD1. Ale za to, moi kochani, dzisiaj zadanka o taką wypadła klata. Zaraz wam ją pokażę, bo fajna klata. I będziemy ją nosić, bo fajna. Fajna, bo ma punkty zdrowia, nie? W statach nie jest zbyt wysoka, nie jest dużo lepsza niż ta, którą mamy obecnie, ale ma punkty zdrowia, a tutaj punkty zdrowia u naszego maga to jest coś, czego nie mamy, więc potrzebujemy. Kolejna jakaś walka petów, która tutaj się odbyła. Nie ma tu nic ciekawego. Koks, Koniksa. Gdzie są te czasy, kiedy ludzie mieli fajne pety? Taki Chris Doski na przykład. Ponik 11, żeluza 40, dzinka 120. Dzinka 124, to był potwór, obłączek, niedosyt, plutoid. Wszędzie coś podkarmione, Junia, Tesar, no. Gdzie są tacy ludzie, gdzie mają takie fajne pety? Lisorożec 170. Ale Paladon 60, Heraldon 12, Jednoruk 35, ale ładuje dalej 120 w dzyńkę, bo dzyńka OP. No, gdzie są tacy ludzie? Gdzie? Czego my nie możemy mieć rozrywki w czasie odcinka i spotykać dalej takich ludzi? A oni grają, no bo on dalej gra. Chris Doski cały czas gra w Newbornsach, 414 level, grzyby są, ramka jest, myśleć nie trzeba, to jest to, co mówię.
na W50 często. Czasem jak myślicie w tej grze, to jest gorzej niż nie myśleć. Czasem lepiej nie myśleć. Czasem lepiej nie myśleć niż myśleć. Dziwne mam te warty, tak jakby w jednym czasie wszystkie, a wcale nie celowałem w jednym czasie, żeby były. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. No nic. Także to jest ta klata. I tak jak mówię, już jest beryl zakuty w niej, ten niższy, to ten 580 trzymamy na wypadek broni. Natomiast ten niższy, on jest i tak o 2 lepszy niż był. 12 statystyk, 200 armoru, to jest mało istotne. Bardziej istotne jest to, że szansa na legendarne artefakty zostaje zamieniona na 5% punktów życia, które nam potrzeba, bo mamy 9, więc będziemy mieli 14, więc wreszcie się zbliżymy do poziomnego pułapu. Na razie możemy ją ulepszyć tylko na 3 i w tym momencie będzie dużo gorsza, bo 130 statystyk w plecy, więc my musimy ją założyć na razie tą. Jutro tą do wiedźmy oddamy za 10 banieczek. Odzyskamy surowce i sobie zakujemy tom, nie? I sobie zakujemy tom, założymy ją i będzie fajny progresik, bo nie dość, że tam odrobina statystyk. Tak jak mówię, te statystyki to bez znaczenia, gdyby to chodziło tylko o te 12 statystyk, to olałbym ten przedmiot ciepłym moczem. Natomiast chodzi o runę 5% życia, która zdecydowanie poprawia mi tutaj statystyki, bo nie mam maksa. W końcu będę miał. Także bardzo fajny itemik wypadł nam z loszków, z misji. Jest to bardzo, bardzo przyjemne. No, do obrońcy to nie mamy po co iść, ale idziemy to, nie? Bo tu 9 milionów expa, jeszcze jeden taki ataczek trzeba będzie tutaj zaliczyć. Jeszcze jeden taki ataczek trzeba będzie tutaj zaliczyć. Więc plakat zrobimy później. Jak się komuś spuścimy na manto, to nie mam pojęcia. Zawalcz z pupilami i przejdź portal. Chodźmy do tych pupili. Jedną jeżynkę mieliśmy trzymać chyba sobie tak dla zabawy, nie? To wrzucamy. Inteligentnych chyba potek mi nie potrzeba. Mam 6 odłożonych. Więc no, to jest na 2 nieśmiertelki secik, więc... Więc w sumie dobijmy go do setki. Wiecie, to tak się plany zmieniają, ale no ja nie jestem też w stanie wywróżyć, czy dostanę, czy nie. Wolę być zabezpieczony. Dokarmić zawsze można. Gorzej jak nie macie. Przyjdzie event karmień i można się spuścić z tych jedzeń moment, nie? Więc nie ma tutaj z tym paniki. Natomiast no gorzej jest, jak brakuje wam jednej potki, żeby mieć kolejne 3 dni wszystkie poty, no to wtedy jest płacz. Więc lepiej mieć niż nie mieć. Szczerbun skończył atak. To mocne to było, że Szczerbun jest taki OP. To było mocne. A czemu ja karmię tego, a nie tego, to ja nie wiem. Dobra, bądźmy uczciwi, karmy wszystko! Żeby się animalsi do nas nie zgłosili. Nakarmiłem wszystkie w mroku, które chciałem i mogłem. Także animalsi, bądźcie pozdrowieni i szczęśliwi. Żebyście nie płakali, to nawet wam szlaufowęża dokarmię. O. Także teraz animalsi już w ogóle jesteście szczęśliwi. Spuśćcie komuś na plakat i na manto i zrób portal solo. Tu jeszcze nie zbieramy, bo jeszcze... Ale już zaraz będziemy zbierać za parę dni. Nam się tutaj przyda to zebrać, bo już 1800, więc parę dzionków i nam się tutaj zapcho, więc będziemy zaraz odbierać. 17 inty tylko, bardzo słaby dzień, koło nie dało, za dużo, misje za dużo nie dało, no ale cóż, no. No idziemy tutaj, moi drodzy, idziemy tutaj, to będzie śmiesznie, bo bez potek to będzie progres niesamowity. Jak widzicie, 18 milionów uderzyliśmy, więc jutro. Więc jutro będzie 100%. Nie, 99%. 99%. No dobra, zróbmy sobie darmówkę od druida. Jeszcze jako tako te darmówki idą, jak widzicie. Umaga po stracie tych potionów. No, jest tak zwane polowanie. No, kto robi awkę? Jest berserker z trochę niższymi statystykami, aby się nie denerwował. No, niestety się zdenerwował, więc no... Więc easy przegrana. No dzisiaj jest jakiś pechowy dzień u magów. No dobra, ten mag w końcu wygrał. Ale to, co tutaj się dzieje, to jest dramat. Jeden atak na razie. To jest dramat. No ale nic to. Co nam zostało? Plakat i manto. U druida nam zostało manto. Więc to wszystko. Wydaliśmy wszystkie pieniądze. No i trzymamy kciuki za udany konkurs.
trzech skoczni jutro, w sobotę i w niedzielę, w piątek, sobotę i w niedzielę, ja mówię jutro, bo nagrywam w czwartek, wy widzicie w piątek, więc dla was to dzisiaj, jutro i pojutrze, dla mnie to jutro, pojutrze i pojutrze. No i mam nadzieję, że jutro sobie założymy tą klatkę nową i będziemy mieli kolejny buścik w chapsie. No i te poty trzymamy te poty, czekamy na tą nieśmiertelkę. Może poczekamy na następną jeszcze, żeby od razu zapodać. Dwie nieśmiertelki, pięć takich i pięć takich. Ale to plecak taki trzymać tych potek trochę słabo, aczkolwiek no wyczyścimy się ze zwykłych itemów, to trochę możemy też potrzymać. Zobaczymy zresztą, jak to będzie. Wiecie, że los poniesie i los zdecyduje, jak to będzie. Dzięki wam serdecznie, trzymajcie się, siemanderko i pa pa!